Witam serdecznie. Aby móc swobodnie poruszać się w branży inwestycyjnej, zacząć należy od zapoznania się z zasadami, jakie w niej panują. A inwestor chce, aby dostawca dostarczył jak najwięcej i przejął jak największą odpowiedzialność przy jak najniższej cenie. Oczywiście taka koncepcja jest w branży swoistym tematem tabu i wiele osób w tym momencie... Zatem projekt w swoim przebiegu najczęściej składał się będzie z okresów stabilności, przerywanych przez okresy zmienności. Zmienność natomiast najczęściej wymusza potrzebę nowego przewidywania, planowania i Numer 10. Inwestycja jest traktowana jako własność dostawcy od momentu jej rozpoczęcia do momentu odbioru przez inwestora. Może to być dla niektórych... Kolejnym istotnym punktem jest uświadomienie sobie, iż przygotowanie oferty przez dostawcę nie jest jednoznaczne z zamówieniem jego usługi przez inwestora. Niezależnie od tego, jak... Generalnie wszystkiego rodzaju ustalenia powinno się zabezpieczyć formą pisemną, gdyż zawsze istnieje możliwość, że w sytuacji zagrożenia...